Bezpośrednim powodem naszego spotkania było podpisanie, czego byliście Państwo przed chwilą świadkami, ważnego dokumentu. Wzajemne zobowiązania z Ukrainą dotyczące wspólnego bezpieczeństwa. Nam obu bardzo zależało w czasie rozmów nad tym dokumentem, kiedy on powstawał, żeby nie skończyło się tylko na deklaracjach dobrej woli. I chcę powiedzieć, że każde słowo w tym dokumencie i drogi Włodymyr, tak jak żeśmy się umówili, te słowa dla nas coś znaczą i z tych słów będą praktyczne konsekwencje. To traktujemy te słowa naprawdę jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice. I że w najbliższym czasie, wspólnie także z innymi sojusznikami, będziemy krok po kroku wypełniać intencje tego dokumentu.